Bez wątpienia czasy, w których przyszło nam żyć, nie są dla mięczaków. Już za chwilę czeka nas Polska, w której piłowanie katolików przejdzie w kolejną fazę. Politycy, aby zyskać wyborcze punkty procentowe, z jednej strony będą wypierać się Bożych przykazań, tak jak ci pseudoprawicowcy, którzy mówią teraz o tym, że są za kompromisem aborcyjnym, inni, którzy od zawsze są wrodzy Kościołowi, świadomie, bądź też nie. Już zaczynają napuszczać na nas pozostałą część społeczeństwa. Jeden chciał nas piłować, drugi gada teraz o rozprawianiu się z klerem, raz na zawsze zresztą. No a słowa przecież mają moc. Czasem takie nienawistne ziarno trafi na skałę i nic z tego nie urośnie, no a czasem na jakiegoś socjopatę i na podatny grunt. No i pewnego dnia ta kampania nienawiści wobec katolików i krzyża może zakończyć się tragicznie. Ci szaleńcy nie biorą jednak pod uwagę jednego: że chociaż katolicyzm w Polsce jest w odwrocie, to wytworzył on w ostatnich latach gruby na w postaci ludzi prawdziwie wierzących, którzy ciosy kierowane w ich stronę przyjmą z pokorą, to prawda, ale te zadawane Kościołowi i naszym kapłanom bez reakcji nie pozostaną. Tego możecie być pewni. I pozostać te ciosy nie będą mogły bez reakcji. Nie o to chodzi bowiem, w przykazaniu miłości. Aby pozwalać na lżenie Boga, dewastowanie kościołów i pognębianie kapłanów, ale o to, aby skutecznie dawać temu odpór. To jest miłość. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj, katoliku. O kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś krótko, za chwilę wyjaśnię dlaczego. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Gdy oglądacie ten program, to ja prawdopodobnie, jak Bóg da, wracam właśnie z Moniką, Leszkiem Żebrowskim i panem Stanisławem Michalkiewiczem wraz z małżonką do Polski. Gdzie byliśmy? W Irlandii, na zaproszenie tamtejszej Polonii. Mówiłem wam, że powoli zaczniemy wychodzić z internetu do was na żywo i tak się właśnie dzieje. Pech chciał, że przed samym wyjazdem rozłożyło mnie dokumentnie od bólu gardła, co zresztą słychać, przez złe samopoczucie, jakieś nerwy z ledwością przygotowałem wczorajszą sobotnią audycję, która chyba wyszła całkiem dobrze i zapraszam was do jej obejrzenia serdecznie. No a dzisiaj siłą rzeczy będzie ona lekko okrojona. Ale zobaczcie jaki rozwój studia. Co tutaj się wydarzyło? Przybył wczoraj kontuar, czy też stół, jak to woli, przy którym będą prowadzone rozmowy i kolejne programy. A to wszystko dzieje się dzięki wam. Dlatego dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona i chce nam pomóc rozwijać naszego czuwaja, ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to co wspólnie tutaj robimy w tym zwariowanym czasie ma sens i warta jest kontynuowania, zapraszam Was do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis By Coffee, bo bardzo lubimy kawę, lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co. Zaczynamy. Na naszych oczach sypie się kościół i wprowadzany jest do niego ogromny chaos. Księża tracą powołanie, młodzi mężczyźni są gusi na nowe. Niestety poziom katolickiej świadomości wśród wierzących leci na łeb na szyję, o czym mówią badania również te yy, prowadzone przez instytucje kościelne, o których to badaniach wspominałem w wielu naszych programach podając konkretne dane. Lewacy, którzy tworzą czy też współtworzą dzisiejszy rząd i dostali się do niego psim swendem, bo nie mają żadnego poparcia społecznego, jest ono marginalne, próbują za wszelką cenę przeforsować swoje dekadenckie i lewackie pomysły. Ostatnim jest walka z Klerem. Szef Lewicy, który nie wiedzieć czemu, czy ciepło, czy zimno zawsze chodzi z czerwonym nosem, odgrażał się ostatnio, ile, trzy dni temu, że coś będzie ograniczał, Kościół odsuwał, Kler pognębiał, czy też rozwiązywał sprawę Kleru raz na zawsze. Na szczęście jest jeszcze PSL, który wie, że jego elektorat w miarę konserwatywny nie zaakceptuje żadnej lewackiej wolty w wykonaniu Kosiniaka-Kamysza, Musi więc trzymać jako tako jeszcze fason. Ten zresztą, mówię tutaj o ministrze obrony, już zapowiedział, że nie ma ich zgody na żadne legalizacje związków tych i tamtych. Miejmy nadzieję, że nie zmieni się to i po wyborach do Europarlamentu. Bufor więc jeszcze jakiś mamy. Tarcia w obecnej koalicji są natomiast tak duże, że Bukda a rząd ten rozleci się po prostu sami, dojdzie do przedwczesnych wyborów. Wówczas, jeżeli siły prawdziwej prawicy nie będą w stanie się połączyć i pójść razem do takich wyborów, powinniśmy przestać tym ludziom podawać rękę i przestać się łudzić. Swoją drogą, co do tych wszystkich antyklerykałów, którzy myślą, że katolicyzm w Polsce jest dziś tak słaby, że nie będzie reagował i że biernie będziemy się przyglądać, gdy poniewierają naszych kapłanów. No to warto im przypomnieć, że Hitler próbował, i Stalin próbował, i Urban próbowali, i Kiszczak, i żadnemu nie wyszło. Teraz też nie wyjdzie, bo nie trafiliście na frajerów, jak Wam się wydaje. Udowodniliśmy to broniąc kościołów podczas protestów z piorunami. Dzięki temu udało nam się też po raz kolejny dowiedzieć i przekonać, że uciekacie tak samo szybko jak w latach 90. i 2000. Nic się nie zmieniło. Powinniście startować w jakichś olimpiadach. Nie oznacza to jednak, że nie mamy problemu, proszę państwa. Takiego rozwarstwienia, podziału w kościele nie było od setek lat, a niektórzy ludzie, którzy do niedawna piastowali jeszcze najważniejsze stanowiska w kościele, twierdzą, że to czas największej próby w historii kościoła właśnie ze względu na jej przewlekły i podstępny charakter sięgający najwyższych urzędów. Będą więc nas podszypywać zarówno ci z zewnątrz, jak i z wewnątrz kościoła. Jedni będą nam wmawiać, że czasy się zmieniają i że trzeba się dostosować, mówiąc przy tym, że tak powinna być rozumiana dzisiaj nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa, a ci drudzy będą od nas tego wymagać i nakazywać tego prawem. Będziemy też obrażani i wytykani palcami. A najwięcej będzie internetowych doradców, którzy za każdym razem gdy uniesiemy głos w obronie Kościoła, będą nam mówić, że to nie katolickie. Katolików pouczać będą postaci, które nie mają żadnego moralnego prawa do dawania innym rad i mówienia tego, co katolik może, a czego nie może, powołując się rzecz jasna na wyrwane z kontekstu zdania z Pisma Świętego bez katolickiego komentarza. Ludzie myślący, że są w stanie pojąć samoistnie najmądrzejszą księgę świata, która jako jedyna, jedna z nielicznych od 1900 lat poddana była i nadal jest poddawana naukowej egzegezie i wielkim studiom na potężnych kierunkach przez najwybitniejsze umysły świata. Będą więc nas pouczać też ludzie, którzy sami z sobą mają problemy i gdyby nie przedawnienia w sądzie czy też w prokuraturze, już dawno by garowali za swoje podłe czyny. Wiecie o kim mówię, prawda? Ale jak widać, prawa kobiet na lewicy i w tym salonie liberalnym kończą się tam, gdzie prawo do kobiety rości sobie ktoś, komu wydaje się, że może wszystko. Zresztą w ostatnim czasie co chwilę wybucha jakaś nowa afera w świecie dawnego, zblatowanego mainstreamu. Część z tych, którzy uważali się przez lata za sumienia narodu, zarabiający miliony, zblatowani z politykami, myślą, że nadal są panami naszych dusz. A jeżeli o to blatowanie chodzi, niestety tak samo. Blatował się z politykami Kościół i wielu biskupów. I oto dzisiaj mamy efekty. To Wam możemy pogratulować. Sojusz tronu z ołtarzem, gdzie ołtarz jak zwykle wyszedł. Bardzo źle. Ktoś powie, za mocno, panie Marku. Bo to przecież program, no, powiedziałbym, blogera, który chciałby być katolikiem, czy też uważa się za niego, albo idzie tą drogą, aby katolikiem być. Inny może też zapytać,. Czy tak postawiona sprawa, no tak silnie jak dzisiaj mówię na przykład, jest godna katolika? Otóż mam w dupie konwenanse. Jestem bardzo prostym człowiekiem, czasami może nawet zbyt prostym, ale jednak, jak sądzę, rozumnym. Za długo byliśmy ich zakładnikami. Zbyt długo ludzie, którym obce są jakiekolwiek nasze wartości, roszczą sobie prawo do tego, aby nas pionizować. Od tego jest spowiedź święta, do której wszystkich was namawiam, i proszę też o waszą modlitwę, abym sam nigdy z nią zbyt długo nie zwlekał. Natomiast z kronikarskiego obowiązku warto też odnotować postawę pewnego bohaterskiego proboszcza. Zrobił on to, co zrobić powinien, czyli od ambony pouczył pewną udającą katoliczkę panią poseł, mówiąc, że katolik aborcji popierać nie może. Jakie larum przeszło po salonach, po internetach. Pani poseł zaczęła coś bredzić o miłosierdziu. Tak wygląda miłosierdzie katolickiego kapłana. Dokładnie tak. Dokładnie tak wygląda. To był przykład największego miłosierdzia. Bo takie otożniwo miałkiej, poseborowej katolickiej formacji mamy w wykonaniu współczesnych katolików nie wszystkich ale znakomitej większości. Uważam, że biskup miejsca powinien jeszcze tego samego dnia nakazać pilne i natychmiastowe zbadanie sprawy, wysłuchać całości kazania, bo ono zostało nagrane, i natychmiast stanąć za tym Bożym kapłanem murem. Ktoś powie, kim jesteś, Miśko, żeby mówić biskupom, co mają robić? Będziesz teraz biskupów pouczał? A dlaczegożby nie? Biskup też człowiek, a świeccy z yy, samego bycia tylko świeckimi nie są ani kimś gorszym, ani kimś lepszym. Jak mam dobrą radę, to się z nią dzielę. Księże biskupie, ekscelencjo, polecam. Na przykład w taki sposób, yy, jak ksiądz mógłby to zrobić. Jest ich dziesiątki, ale podam jeden. Na przykład organizując pilną wizytację i sprawując mszę pontyfikalną w tamtejszym parafialnym kościele. Mógłby ksiądz biskup wygłosić kazanie w podobnym duchu, wyraźnie wskazując, że proboszcz zrobił dobrze, potwierdzić autorytetem sprawowanego urzędu, że nie można uważać się za katolika, popierając jednocześnie zabijania bezbronnych, no a przy tym dodać otuchy wiernym i utwierdzić w wierze tych, którzy wątpią, albo wyjaśnić tym, którzy myślą, że pani poseł miała rację. Bardzo proste rzeczy. Jeżeli mamy troszczyć się o Kościół wspólnie, to nie chowajmy głowy w piasek, a ksiądz Proboszcz powinien być przez całe środowisko katolickie w Polsce chwalony. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście z tym moim zachrypniętym głosem. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, aby pomóc nam w rozwoju naszego studia, zapraszam do dołączenia do zaszczytnego grona naszych mecenasów. Yy, możecie pomóc nam wynagrodzić naszą pracę, którą tutaj wykonujemy. Yy, no i jeżeli wierzycie, że wspólnie damy radę, że to, co tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, to zapraszam do opisu tego filmu. Jest bajko, yy, numer konta, zrzutka, wszystkie metody. Bardzo bezpieczne za każde wsparcie już udzielone i to, które mam nadzieję nadejdzie. Serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. Kapłani będą dzisiaj potrzebowali naszej pomocy i wsparcia. Rozejrzyjcie się dookoła po własnych parafiach, wspólnotach, czy są tacy, którzy potrzebują naszej wiernych troski. Jeżeli nie chcecie zrobić tego dla nich, to zróbcie to dla siebie, bo niełatwo nam będzie żyć bez kapłanów. Żyć się oczywiście będzie, ale co to będzie za życie? Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.